Dzień. Dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. I tak, dzisiejszy odcinek zaczynamy od Divine Inspiration, gdzie to weźmiemy Prison, potem ewentualnie Confession Butch stworzyć. A póki co tak, Prison, czyli więzienie dla niegrzecznych towarzyszy. Nie mam zamiaru tego za bardzo stawiać, ale może się przydać. I tak, jak już przy tym jesteśmy, z tym wszystkim, dzisiaj zaczynamy dzień, poza tym, że właśnie już tam to zrobiłem, od tego, że wracamy chwilowo do Darkwood, żeby zebrać 10 kwiatków. Jak tylko będę miał to załatwione, to wracamy. Nie mam zamiaru męczyć się do końca z tą planszą, no, po co? Może kiedyś jeszcze gdybym chciał sobie pochodzić po Darkwood, to sobie pochodzę, ale no, na razie nie. Na razie mój cel jest oczywisty i bardzo prosty. 10 kwiatków na zlecenie jednego właśnie z followerów czy towarzyszy. Okej, okay, otrzymam obrażenia niestety. Nie, żeby to miało większe znaczenie dla mnie. Ja mam tutaj uzbierać tylko kwiatki. Reszta sama przyjdzie, bo... Mówiąc szczerze, nawet nie chciało mi się tutaj iść. Wolałbym pójść, wiecie, do tych miejsc, które jeszcze są nieodkryte, no ale... Jak dostałem takie zlecenie, no to zawsze lepiej to zrobić, niż tego nie zrobić, bo to jest zawsze łatwy sposób na zgromadzenie lojalności. Tak. Siedzę tu tutaj i to w sumie ogrywam tak poniekąd na czystym umyśle i widzicie klamię. Ostatnio był ten odcinek taki robiony, kiedy byłem naprawdę wymęczony i dalej, i tak dalej. Jak zapewne niektórzy mogą pamiętać, to tam mi szło świetnie. Nie ginąłem. No dobra, ostatecznie wiadomo, jak to się skończyło, ale nie lamiłem aż tak. Było nawet okej. Okay. Fajnie, super. Co najważniejsze, no, szło mi znacznie lepiej niż tutaj. Ja tego nie rozumiem. Czy ja muszę być zmęczony i rozkojarzony, żeby dobrze grał w owce, czy jak? Nie wiem, o co tu chodzi. I nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ale tak, za 20 monet tutaj coś można zrobić, więc... chyba dobrym pomysłem będzie zobaczyć, o co tu chodzi. Więc jak widać mamy... Jak za 20 monet, co się stanie? Statua bestii pragnie złota. Okej. Okay. 20 monet i co za to będzie? Dane złoto było ukradzione, to jest wściekło. A, pewnie chodzi o to, że tutaj poniszczyłem to złoto i... Tak, jeszcze raz dałem. No cóż... Nie zobaczymy, co to powoduje. Na razie. O, że niebawem jednak się to zmieni. Póki co tak, większe obrażenia o 20% i możemy iść znowu dalej. I... Tak... Nie szukam niczego więcej konkretnego, nie chcę towarzyszy, nie chcę życia. Więc po prostu idę gdziekolwiek. Po prostu byleby tylko mieć dodatkowe złoto i tym podobne. I co tu się stało? Travel? Nie wiem co. A! No, powtarzać walkę z nim. Aha, szkoda, że tego. Jak to się nazywa, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Powtórzy walkę. Gdybym wiedział, to pewnie bym tutaj nie przychodził. Ale tak... Tak, dosłownie to jest powtórka tej walki, jakby nigdy nic. A ja specjalnie... walczyłem z Leszem. Powiedzmy na innym zapisie, ponownie, żeby dostać achievement za pokonanie go bez otrzymania obrażeń. Okej. Okay. No, nie spodziewałem się, że jest taka możliwość. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie powiem, żeby to był problemem jednak. Bo czuję, że jestem w stanie go pokonać bez problemu. Przynajmniej dla mnie. Może nawet nie dać się trafić przez cokolwiek. No, nie jest to jakoś szczególnie trudne, więc... Jest naprawdę spora szansa, że damy radę. Tylko muszę być po prostu ostrożny.
i nie być chciwy ze swoimi atakami. Bo jak będę chciwy, to wiadomo, jak to się skończy. A tak jak to będziemy ostrożnie podchodzić do wszystkiego, to kto wie, może nawet naprawdę pokonam go jeszcze ponownie, bez otrzymania obrażeń tym razem. Tutaj przy was. No nie, otrzymałem obrażenia niestety. To totalnie głupio, bo byłem skojarzony znowu, zamiast unikać, to robiłem jakieś inne ruchy, ale trudno. Nie będę ukrywał, no jest to realne i... Zrobiłem to raz, drugi raz też mogę. O nie, towarzysz mi zginął od starego wieku. Jak tylko skończymy tą walkę. To będę musiał w takim wypadku go pochować, albo sprawdzę coś innego, co też można robić. Właśnie, też coś, co w sumie z myślą o takiej sytuacji przygotowałem, czyli spróbuję, czy da się go ożywić. I jeśli tak, to w jakim stanie będzie po ożywieniu? Bo to też mnie zastanawia, czy ożywię starca, który zaraz znowu zginie? Co byłoby w sumie jakkolwiek logiczne, bo w sumie jeśli zginął ze starości, to takie rzeczy mogą nie zmieniać. Ale no, i tak zobaczymy. A póki co mam nowe fajne rzeczy, pokonane i wracajmy po prostu na trasę, czym prędzej. No cóż, widać, że ta walka ukróca nasz przebieg i niestety... A jak to się nazywa? Jak to się nazywa? No. Nie uzbieraliśmy kwiatka, więc trzeba będzie pójść jeszcze raz, ale póki co zginął nam. Aha. Okej. Nie żyje niestety. A zanim zabiorę zwłoki, je usunę czy coś, chcę sprawdzić, czy ten rytuał zadziała, czy nie. I jak zadziała? Nie po tego brałem, żeby teraz tego nie robić. Patrzę kolejnych dwóch starców, więc ciężko to będą nam umierać. I teraz tak, tutaj wululu jakieś magiczne czy coś i... Wiarę to obniża, nie wiem czemu. Jest znowu żywy. Ale ogólnie mówiąc... coś jest? Aha. Nie lubią się. Znaczy nie lubią mnie i jakieś problemy robią. I tutaj powinien mieć więzienie, żeby to robić. No niestety. Czyli... To sam do tego doprowadziłem. Nie będą przeszkadzać tutaj. No cóż, moja wina. Sam sobie to zrobiłem. Dobra, zanim coś to może, warto byłoby przygotować tutaj więcej żywności. Ale nie będę czekał. Gotujemy max. A potem podbijemy ich wiarę jakimś tam innym działaniem. Szkoda, że sobie do tego doszło, ale no, sam zlamiłem tutaj dosyć mocno pod wieloma względami. Okej. Zanim jednak coś, to... Msza. Po czym chyba jednak postawimy więzienie, czy tego chce, czy nie. Ale to smutne, że do tego doszło, ale no. Jak trzeba, to trzeba. Dobra. To jest załatwione. I jeszcze tutaj najważniejsza, kolejna doktryna. Tym razem szczerze nie wiem, który może weźmy ostatni Work and Worship. Czemu by nie? Będziemy mieli kompleta. A czy odnajdujecie spokój w odpoczynku, czy chwałę w pracy? Czy dni pracy bez odpoczynku, albo tutaj 5 minut wiary za to, że jest dzień wolny. Wezmę dzień wolny, jak mówię, chcę być tym miłym dla nich. 3 dni pracy bez odpoczynku są super, ale...
To jest lepszy wybór, jeśli chcesz być naprawdę tym miłym i no, nie kosztuje za dużo. A w sumie mogę potem tego żałować, ale ogłosimy od razu dzień wolny. Ciekawe, tamtemu się nie podoba, no to i tak siedzi tutaj jakby nigdy nic i jest po prostu. Ciekawa sprawa, naprawdę ciekawa. Dobra, ale teraz się tym nie przejmujmy jakoś takoś bardzo. O, obudziłem wszystkich. Kiepskie, czyli wiem, że nie powinien takich rzeczy robić, a w szczególności w nocy, ale okej. Nie martwmy się tym za bardzo, a póki co jeszcze... Jak to się nazywa? Robimy więzienie dla naszego buntownika. Wybaczcie to, żebym wszystko leciło cicho ponownie, ale no, siostra powiedzmy ma do mnie różne dziwne sprawy i nie chcę, żebyście słuchali jej marzenia czy coś, więc dlatego też no, wyciszam, a teraz prison. Mam tylko jednego, który się nadaje na prison, więc jego trzeba będzie, ale też nie w nocy, żeby znowu nie mordzili, że przerywam. Więc tak, no spokojnie, niech się tutaj dzieje, co się ma dziać. Jak już będzie wszystko tutaj ogarnięte, to potem damy mu to więzienie, czy co tam trzeba. Ale jako, że nie śpi, ma ten piękny... Talizman to dostanie ode mnie już błogosławieństwo. Niech się cieszy, że znowu jest młody i żywy. Wiem, że dla niektórych to może być takie dziwne powrócić do życia ponownie. Po tym, jak się zginęło ze starych lat i to znowu tak... Pełni sił. I okej, ty idziesz do więzienia, no niestety. A, to jeśli to nie wszystkim będzie podobało, to trzeba. Tak, jak tam dzisiaj z żywnością? No, nie ma co się przejmować, jest wszystko okej. Więc skoro jest mniej więcej okej ze wszystkim, to teraz najważniejsze, czy ze złota można zrobić coś? Można. To nawet niech tutaj robią monety. Ale dostaniesz błogosławieństwo. No i pójdziemy znowu do Darkwood, tylko po to, żeby może w końcu... Jak to się nazywa? Dalej ci co zadanie? Woli nam się czas, no nie kończy? Nie, jeszcze mam dużo czasu, ale chcę jak najszybciej mieć to z głowy. I tak, tym razem nie będziemy ukrócać Darkwood przez walkę z Leszem ponowną. Mogę wam obiecać, że wcześniej czy później jeszcze raz z nim zawalczę tutaj na nagraniu, żebyście zobaczyli, że umiem go pokonać bez otrzymania obrażeń, bez bycia wielką lamą. I tak, mówiąc o nieotrzymywaniu obrażeń, nie byciu wielką lamą, właśnie dałem się zranić moim wrogom i zostałem wielką lamą. Typowy ja. No cóż. No cóż. Też muszę przyznać, że tlecik nie jest najlepszą bronią tutaj. Dla mnie przynajmniej. W sensie, jak umiem z niego dobrze w miarę korzystać czasami, tak tutaj widzicie, półtora serduszka obrażeń stracone od tak po prostu tu. Dlatego, że gadałem o tym, że sztylet nie jest najlepszą bronią i że no, nie do końca umiem z niego korzystać. Teraz tak, o, będzie więcej zbierał materiałów. Towarzysz, który to dostanie, miło, miło. Ale no, na razie tego nie potrzeba. Dobra, teraz tam rzucamy czymś takim pięknym. Ranimy to coś tak szybko, żeby może się tego pozbyć. I szukajmy szybciej tych kwiatków, żebyśmy mogli stąd, no, uciec. Ruszyć z powrotem do naszego obozu, czy jak zwał, tak zwał. Ała, znowu. Ja dzisiaj jestem nie w formie. To szczęście gra jest na tyle łaskawa, że co chwilę daje jakieś fajne rzeczy, które mi trochę pomagają i ratują. No niech będzie 10% szans na to, że jakby dotrzymywał obrażenia, to je zaneguję. No i lecimy. 7 kwiatków jeszcze. Nadal 7. Bo jak na złość, nigdzie ich nie ma. Okej, dobra, super, mięso. Trochę monet, trochę innych rzeczy. Ale no. Nadal, ja się pytam, gdzie są te wszystkie kwiatki? No się dobra, znaleźliśmy tutaj kolejne 2, ale to są 2. Brakuje jeszcze 5. Jeśli umiem w podstawowe matematyki.
A jak zapewne większość z was może się orientować, nie umiem podczas nagrań podstawy matematyki, więc sobie dobrze może być ich więcej. Ale tak, tym razem trafiłem 5. I okej, okay. Mam tutaj dwie opcje, to idziemy po jedzenie. Nie ma co na razie brać innych rzeczy, wszystkiego mamy pod mniej więcej dostatkiem. A jeśli weźmiemy szybko dużo krzaczków jagodowych, to będę miał jak szybciutko też właśnie jagody sobie poszykować, więc będzie dobrze. No głównie potrawki, wiecie, jagodowe. Szybko będę mógł robić, nie martwiąc się o to, że no, tam co niektóre dziadostwa będą nam podżerać. I nie, tym razem nie dam się złapać na ofertę walki z Dashem, o której nawet nie wiedziałem, że jest realna. No. Dobra, 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 tak, 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 tak. Szybko ich dziabamy. I okej, okay, zwycięstwo. Niebieskie serduszko, dziękuję bardzo. Tak, w tej sytuacji tutaj rzucamy. Tutaj rzucamy, otrzymujemy obrażenia oczywiście, bo jestem jałopem. I tak, tutaj szybko dodziabujemy dziadostwo. Unikamy, dodziabujemy dziadostwo, tak, super, hura. I jeszcze 3 kwiatki. Okej, widzę jakiegoś tutaj potężniejszego chyba kultystę. Ciężko mi powiedzieć, czy go wcześniej widziałem, czy nie. W sensie, najwidoczniej nie jest niczym wyjątkowo zabójczo potężnym, ale nadal zastanawiające jest, czy go wcześniej widziałem, czy nie. I tak, znowu trzymam obrażenia. Na całe szczęście mam jeszcze dużo życia, chciałem powiedzieć, ale no już się przekonałem, że nie. I okej, super. Ledwo żyjemy, więc pewnie będzie zaraz dead. Ale jeśli jakoś to nie będzie dead, no jest dead. Nie, to chciałem powiedzieć, że może się uda, ale to zdecydowanie nie mój dzień. Zdecydowanie nie mój dzień. A to oznacza mniej więcej tyle, że musimy szybko iść jedzenie przygotować i potem ogłosić muszę. A tak, jeśli chodzi o jedzenie, to mamy wystarczająco dużo posiłków. Dzisiaj chyba będą tak, 4 na bazie trawy. Jakoś to są nasze święte religijne posiłki. Kilka jeszcze tam z dyni zrobię. I kilka z jagód standardowo. Ryby i tym podobne, tak jakieś super premium rzeczy zostawimy na kiedy indziej. Głównie dlatego, że na razie są zadowoleni z warunków i wiecie, wolę zostawić na momenty, kiedy będziemy mieli trochę gorsze czasy. I dobra, zobaczymy jeszcze, jak tam jest na wskaźniku czasu. 17 minuta, to jeszcze chwilkę możemy podziałać. Okej, okay, myślałem, że on się kąpie. Wypij. A. Mind, nie, re-educate. Wszystkim. Smutne to, że tak do tego doszło, jak mówiłem, no ale tak. Zobaczmy, czy mam coś jeszcze tutaj ważnego do szybkiego ogarnięcia. Tak. Kupy musimy posprzątać, żeby toalety nie były przepełnione. Ładnie wiemy, co się dzieje, jak się przepełnią toalety i tak. Szkoda, że moi tutaj pomagierzy nie potrafią samemu zbierać roślin, byłoby dużo szybciej, ale nawet jak nie mogą, to trudno. Więc tak, szybciutko, jak mówię, pomagujemy im i będzie spokój. Okej, okay. O, znowu coś mu się nie podoba? Dobrze. W takim wypadku, jak znowu do tego niestety doszło, znowu zlamiłem, to widzimy się za chwilę, jak już zaliczę te kwiatki samemu. Po czym, nie wiem, może poogarniamy trochę jakieś takie estetyczne aspekty naszej bazy, będziemy powoli kończyć. Stwierdzimy, że te odcinki lepiej trzymać krótsze. Jakoś tak tych długie często są tak rozległe, że w sumie zauważam, że gorzej się oglądają. No dobra. Wracamy już, tym razem wróciłem wcześniej, przywrócił mojej mocy. Bo stwierdziłem, że nie ma sensu tam długo męczyć tego wszystkiego. Tak, wiarę, jak widzę, mamy niską. Znowu, ale tym się nie będę aż tak przejmował, zaraz tam mszę ponownie.
I no, mamy kwiatuszki, jak widać, więc chociaż jedną rzecz udało się dzisiaj załatwić pozytywnie. Bez złoto nie można sprzedawać, bo to chciałem szybko sprawdzić. W sumie ma to trochę sens, ale... Siu. Tak, najpierw szybko re-educate. Jeszcze niestety... Nadal trochę mi zostało z tego bycia niezłym, niedobrym gościem. Więc szybko tutaj msza. Po mszy naprawiamy łóżka. Podam może parę nowych ozdób. Jeszcze pomyśli i powinno być ok. Teraz tak, a co tu mamy? Antyczna broń? My to weźmiemy, potem jest tu Zilus z weaponu, który zwiększają zbierany fervor. A ja lubię bawić się w klątwy, więc no, musimy to mieć. Więc tak, to już załatwione. Okej. Super, super. Tak, jeszcze. Ile tu dostaniemy gratisowo? 25. Fajnie. Okej, teraz szybko naprawiamy łóżka. Jarandol jest niestety trochę niska. Ale tak, to wszystko przez moje zaniedbanie i moje trochę delikatne problemy, mówiąc wprost. Więc no, żeby trochę podłagodzić spór z niektórymi, aktualizujemy wszystkim łóżka do tych wyższego stopnia. Niech się cieszą, że dostałem lepsze łóżka, że mają okazję pracować ze mną. I tak, odcinek będzie dosyć pustawy, jak tak widzę przez moje lamy, ale trudno się mówi. I każdy odcinek musi być pełen różnych takich wielkich zwrotów akcji. Czasami takie spokojniejsze, jak ten tutejszy, dzisiejszy, no, wystarczy. Tutaj pomogłem. Jeszcze pogadam szybko z nim tutaj, z królikiem, żeby się cieszył z tego, że się udało. No, i spełniliśmy jeszcze jego prośbę, więc super, kolejny poziom dostał i możemy kolejną doktrynę ogłosić. No i magicznym trafem nasza wiara strasznie szybko się odbudowała, więc mamy to. Sukces. Dobrze, tylko że ten jeden jeszcze tam nadal będzie musiał siedzieć w więzieniu, niestety. Ale cóż, tak długo jak nie przestanie tutaj przeszkadzać, to będzie musiał tam siedzieć. I żeby nie było, ja osobiście nie mam nic do tego, żeby ktoś się nie zgadzał z przekonaniami, powiedzmy, tej organizacji, którą prowadzę. Tylko jak się nie zgadza, to równie dobrze może pójść po prostu na wolność, tam jeszcze gdzie indziej, a nie siedzieć u nas i jeszcze tylko sabotować wszystko. Ale cóż, jest jak jest. I nie przejmujmy się tym jednocześnie. Dobra, szybko tutaj, szybko tutaj. Tak, wszyscy mają teraz te porządniejsze łóżka. Jeszcze nic nie mogę zrobić, więc dostaniesz może ty błogosławieństwo? Tak, czemu nie dostaniesz błogosławieństwo? Czy tam w sumie zatańczymy wspólnie jakiś taniec inspiracyjny? Nie. Z tobą też zatańczymy taniec inspiracyjny. Niestety tym razem nie widać, to prawda. Ale no, no. To może żabkę papieża swoją drogą? Czy jakąś biskupską? Nie wiem, czy to papieżowa bardziej, czy biskupska. Ale tak mi się to kojarzy z papieżem, nie wiem czemu. O, toalety są przepełnione. Dobrze, że to zauważyłem. Unikniemy dzięki temu tragedii sanitarnej. Tragedii sanitarnej, by wszyscy by się mogli pochorować, gdybym nie posprzątał toalet zapchanych. Dobra, tutaj jeszcze deski, ile możemy? Czyli niestety 4. Jakimś cudem drewno nam się skończyło. Co jest co najmniej dziwne. Nawet bardzo. A jeszcze co jest dziwniejsze, to to, że nie mamy kopalni drewna u nas. Tak, siostra kopalni drewna. Zaraz pokażę ci piękną kopalnię drewna. Potrzeba 15 drewna, żeby ją postawić. No cóż, jak tylko nagromadzimy, to oczywiście się zbuduje nową kopalnię drewna. A póki co tak, po prostu chyba na tym zakończę odcinka. O, dzisiaj totalnie nie jest mój dzień i tak 25 minut waszego cennego czasu trochę to zmarnowało. Więc... powiedzmy, że tak. A, czyli... Aha. Dobra, już się pomyślałem, o co chodzi.
Ale tak, powiedzmy, że na tym zakończymy już epizoda. I tak, w następnym postaram się, żeby wszystko było bardziej ogarnięte. A póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej.